prostu inne rowero. Stary, ty to widzisz, co ja? Dosłownie, całe pobowice. To jest tak mocne. To jest obsydian. No tak, to patrz, jak wygląda. Patrz, jak wygląda normalnie obsydian. Wszystko wygląda jakby, jak po tak prostu ryje klocki beret, Lego. To mega to ryje beret, stary. Jestem pod wrażeniem. Tak, ten cały Minecraft jest zupełnie, słuchajcie, inny, ponieważ teraz jest wszystko i wyłącznie w klockach Lego. Jak możecie zaobserwować, cały mój wieżowiec jest normalnie zbudowany z klocków Lego. Cała moja ale on w ogóle, myślę, no, kształt ma tak, tak, jakby to mogło być serio z Lego wybudowane. Czy choinka? To jest jedne, choinka, to jest drugie. To wygląda realnie, jakby coś takiego, nie wiem. Ale w ogóle powiem ci, Amery, jak tutaj się pójdzie do góry, to tu jest jeszcze lepsze. W ogóle patrzcie, jak wyglądają te jak płotek. Właśnie, płotek, on jest taki zupełnie całkowicie inny. I zobaczcie normalnie choinkę, jak epicko wygląda. Tam mamy. Ale choinka też jakby strasznie mocna jest. Serio, bo na przykład mocna. Patrzcie, postawię jakiś klocek i zobaczcie, co tu się dzieje. To są normalne takie raz, dwa, trzy. Ale zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie. I wracamy do dzieje. No tak, żeby to wkleić jeden w tak, drugi, nie? I teraz można drugi postawić i się robi nagle całym blokiem. To po prostu, ludziska, wygląda niesamowicie. No patrzcie, ja mogę zrobić drugie z takich bloczków normalnie Lego. I zobaczcie, całe pomowice po prostu wyglądają odjazdowo. Tu zobaczcie w ogóle to zielone. Tu jest trawa. Patrzcie, jak kurczaczki w ogóle wyglądają epicko. Biały, taki, nie wiem, taki zupełnie, słuchajcie, naprawdę zupełnie moim zdaniem inny. I patrzcie, tu mamy takie kwiatuszki. Co to jest za kwiat? To jest mak. Tak wygląda mak w Minecrafcie. A tu, co to jest za kwiatek? Abera, co to jest? To jest trawa. To jest trawa? To trawa też mega epicko. Słuchajcie, wygląda, ja myślałem, że nawet to kwiatek. Tak, dałem się sprankować. O, w ogóle zobaczcie, jak wygląda ten ziomek, co leje wodą. Ale on ma normalnie. On też wygląda w miarę realnie, nie? On totalnie, te jego oczy są takie wypukłe. W ogóle jak to wygląda mega kozacko. I ten bloczek biały, ej, serio. Ten ziomek chyba wygląda moim zdaniem najlepiej normalnie ze wszystkiego. Patrzcie. Albo wieżowiec. Albo wieżowiec też jest mega koksuwa normalnie, serio. W ogóle zobaczcie, jak wygląda trzcina. Trzcina wygląda, jakby tu, nie wiem, był jakiś mur albo coś takiego. To jest, no, tylko i wyłącznie trochę trzcina. Tak, trochę tak. O, to wygląda. Ej, ale stary, jak wiesz, jak akwarium musi wyglądać? Akwarium! Trzeba jak najszybciej do akwarium pobiec. To w ogóle zobaczcie, to są te takie bloczki. Jakie to jest koksuwa? Idziemy. Jak to wejście wygląda? Andezyt w ogóle jest taki sam, jak był kiedyś, ale w ogóle tutaj taki czerwony. A, bo tu są klapy! Patrzcie, jak klapy. No, a ty nie wiesz, że ty klapy masz tutaj? No, ale ja nawet nie wiedziałem, bo one są teraz czerwone, Abera. Przecież one wyglądają zupełnie tak, inaczej. Tak, ale myślałem, że wiesz, że na ścianach masz wszędzie klapy. No, troszkę zapomniałem, pomyślałem, że to jest coś innego. W ogóle ta pochodnia, jak wygląda w ogóle koksuwa totalna. Całkowicie, patrzcie, całkowicie inna normalnie pochodnia. Tu możemy oczywiście... O, ja cię sunę! Jak to, słuchajcie, wygląda, jak to się prezentuje. I to jest strasznie mocne z tymi kurami, w ogóle wszystko. No, tutaj, to jest totalnie, słuchajcie, mocne. Zobaczcie, jak to akwarium w ogóle jest takie teraz całkowicie inaczej wygląda. Tak, jakbyśmy normalnie byli serio po prostu w Lego. Abera, my definitywnie nie jesteśmy w Minecrafcie. Definitywnie to jest po prostu Lego. To wygląda, jak gdybyśmy normalnie byli w Minecrafcie. Ej, ale ja zawsze Lego. Lubiłem Lego, lubiłem Lego, ja więc ja mam fan. Ja serio się, ja się jaram tutaj. Ja też się mega, słuchajcie, jaram. Tu w ogóle latarki wyglądają, latarenki wyglądają tak jak zwykle. Ale patrzcie, co tu jest? O, tu są dywany przecież, o, tak. Jest dywan. To jest dywan, który wygląda zupełnie, słuchajcie, inaczej. Nawet nie wiem, jak to opisać, ale to jest jakby, nie wiem, jakaś kratka. Ej, serio, ten dywan wygląda zupełnie inaczej. Tu mamy oczywiście, tu jest dirt. Patrzcie, ej, ja bym w życiu nie podejrzewał, no, że nawet, wiesz, po wgraniu takiego wyglądu Lego, aż tak diametralnie inaczej wygląda. Ej, bez to, jakby zupełnie kitu. Inna gra jest. Tak, to jest zupełnie, w ogóle patrzcie, ziemniaki, jak wyglądają. Co jest, to jest serio, patrzcie, ziemniaki nieugotowane. O, jest. Nawet nie wiem, jak to opisać normalnie, jakby to były jakieś grzyby zasadzone. Ale patrzcie, tak, one w ogóle się nie różnią od tych pojedynczych. Patrzcie, my sobie postawimy te pojedyncze. I one normalnie prawie tak samo, albo w sumie nie. Jak są urośnięte, to naprawdę są o wiele bardziej rozbudowane. Ale tak to naprawdę, słuchajcie, to mega, mega epicko się prezentuje. Ale naprawdę, to jest normalnie zupełnie inny Minecraft. A w ogóle w tym miejscu, co ja mam, słuchajcie, bo ja tego to za bardzo... To są drabinki! Ale kuks, ale dziwacz.
Patrzcie, wyglądają drabinki. Ej, serio, to w sumie poka, nie wygląda. Poka, a tu tutaj, chodź zobaczyć, widzisz mnie? Gdzie to jest? Jazda to jest. No, to wygląda jakoś tak. Ja boję się po tym wchodzić. Serio, no ja też bym się na twoim miejscu bał po tym wchodzić. W ogóle, Abera, możemy teraz pójść jeszcze do Milionowic i zobaczyć, jak na przykład wygląda posąg Bobka. Bo chyba jeszcze nikt nie widział normalnie posągu Bobka jako Lego, czyli będę po prostu postacią z Lego, Abera? Chyba tak. No. Ludziska, przez te kwiatki normalnie Milionowice całkowicie inaczej wyglądają. Patrzcie w ogóle na sklep z lodu, jakby on jest naprawdę, słuchajcie, kozacki. On jest bardzo dziwny, ale bo on w ogóle wygląda dziwnie bez wyglądu Lego. No i, ale Abera, bez wyglądu i z wyglądem, moim zdaniem sklepik jest bardzo piękny, bo przecież tu ale jest on położenie. Ma dirka wszędzie, a miał lód. Ten lód był lepszy trochę, wiesz? Jak to? Dirt też jest mega koksuła, więc proszę mi nie mówić, że dirt jest słaby albo coś takiego. Ale w ogóle, Abera, zobacz, jak twój domek wygląda na Milionowicach. On jest... On taki... wygląda... Jakbym zbudował sobie mój pierwszy dom w Lego. Dosłownie on tak wygląda. Tutaj patrzcie, jak jest normalnie. Ej, co tu jest w tym miejscu? O, to jest furtka! Tak wygląda furtka w Minecrafcie. Nawet nie wiedziałem, znaczy w sensie w Lego Minecrafcie. Dobra, trzeba ewidentnie z tego momentu wyjść. Tu zobaczcie w ogóle, jak drzwi wyglądają. Ej, drzwi są mega, słuchajcie, dziwne, naprawdę. Drzwi dosyć dziwacznie wyglądają. A w ogóle tutaj te też wyglądają takie, też są dosyć dziwne. Ale patrz na Bobka. Bobek, joki normalnie masywny. Ej, Bobek, powiem ci, normalnie od spodu, jak się podejdzie i zobaczy, że to jest on zbudowany z Lego, bo patrzcie, tu jest normalnie takie klocuszki Lego. Tam jeszcze normalnie ta ślina jeszcze wystaje z mojej buzi. To powiem wam, naprawdę, to słuchajcie, wygląda tak serio dziwacznie. Bambus, znaczy nie bambus, tylko ten. Bałwan, zobaczcie, jak wygląda, też śmieszny. Bałwan też jest mega śmieszny. I w ogóle te lilie wodne są też takie, wiecie, z takimi normalnie tutaj u góry, takimi do naciskania. To też naprawdę, ludziska, mega koksuwa wygląda. W ogóle, Abera, gdzie my możemy jeszcze przejść, żeby zobaczyć coś koksuwa na Milionowicach? Ale dawaj, możemy polecieć na willę Agentixa na ogół i na jezioro. Wow, Agentix ma jakieś jezioro, jakąś willę, w ogóle jakiś okręt? I ja nawet nie wiedziałem o tym. A nie? Nie byłeś? I chyba mi się wydaje, że nie byłem. Willi Agentixa, znaczy na pewno tutaj w środku byłem. W ogóle ta cała willa, ona tu jest, słuchajcie, naprawdę jakaś zupełnie normalnie dziwna. Ten dywan to tak śmiesznie wygląda, że ja cię sunę, tu są jakieś w ogóle obrazy. Tu w ogóle jak schody wyglądają. Też mega dziwna, aż normalnie strach po nich chodzić. Ale dawaj tutaj, patrz, jak przejdziemy dalej. No i patrz na to tutaj, bo tu jest jezioro i to jezioro może być śmieszne. Co? Ja w ogóle tego miejsca nawet nie widziałem, ci powiem, jak mam być szczery. Jak nie widziałeś? Musiałeś. No nie widziałem, no kiedy ja tu byłem, Abera? Ale jak to wygląda, Abera? Tutaj te wszystkie klocki, tu jakieś w ogóle mam, Agentix, tu jakiś mam most. Dobra, naprawdę, co tu się normalnie w tym Minecrafcie dzieje? Tutaj w ogóle, jak to polana wygląda, to wygląda, tam jest w ogóle jakieś, nie wiem, różowe coś. A tam jest w ogóle kurczak postawiony przez chłopaków, pamiętasz taki odcinek? No, ale patrz, tutaj ta łajba, to jezioro. Mega mocne. Ej, serio, nawet nie wiedziałem, że Agentix ma taki jacht. Pytanie. Nie. Jacht jest mój. To jest twój jacht? Ja go kupiłem. To mam pytanie, jak się rozpoczną wakacje, jak już nie będę chodził do szkoły, mogę gdzieś jakąś przygodę tym jachtem popłynąć? Ale normalnie, wiesz, jakąś dziewuchę się wyjdzie. No, panią Bobusiową trzeba wziąć i normalnie, słuchajcie, jakieś wakacje trzeba ogarnąć, ale zobaczcie, jak ten jacht się prezentuje. Tu mamy z przodu, nie wiem, w ogóle jakiś silnik czy coś takiego. I to coś do sterowania. To i ten jacht w ogóle jest przeturbo koksuwa, jak tak się zejdzie i zobaczcie. Ej, w ogóle, kto ci budował ten jacht? Bo nie uwierzę, że to no, Agentix go wybudował, a ja go kupiłem. Aha, no bo tak, powiem ci, naprawdę był za ładny, jak na twoje... Dobra, gościu, żebym ja cię tu, wiesz, nie wyjaśnił, nie? Nie, no żartuję, chłopie. Tu w ogóle mamy jakieś pod pokładem wejście, tu są beczki, słuchajcie, tu są skrzynki, ale powiem ci, Abera, trochę pusto masz w tym jachcie, jak mam być szczery. No, bo ja się wyprowadziłem, tak, teraz. Aha, dobra, w ogóle ja tam jeszcze... Tam jest pod pokładem jeszcze jakieś rzeczy, ale tu w ogóle są te lilie, czy co to jest? Bo tutaj się nie napływać, co to jest? No da się pływać przecież.
przez to da się... To są lilie, a to jest lilie, chyba ale... trawa morska czy coś, nie wiem. Wodorost, no. Wodorost, no, to właśnie wodorost. W ogóle, a wiesz co, Abera, możemy jeszcze w tamtą stronę pobiec i w ogóle tutaj jeszcze jakaś latarnia jest. Ja tej latarni też w ogóle... Latarnię Maciek wybudował. Też w ogóle tej latarni naprawdę nie widziałem, ludziska. I tam jest w ogóle jakaś wioska. Co to jest za wioska? A to jest w ogóle nowa rzecz, to ma 2 miesiące akurat. A co to w ogóle jest, Abera? To agentik sobie wybudował coś takiego. Tam jest jakaś piekarnia i tak dalej. Tu wygląda naprawdę przeturbo kozacko, jako... Zobaczcie to wejście! Ono wygląda normalnie przeturbo kozacko, tu jest serio piekarnia. Tu są w ogóle chlebki, to ja może ile kosztuje jeden chleb i jedna sztuka złota? Tu jednak nie kupię sobie za bardzo żadnego chlebka. Ale w ogóle patrzcie, jak to epicko wygląda, tu mamy taką dróżkę. Tu mamy w ogóle jakiś, nie wiem, to jest jakiś dzwon normalnie, czy coś takiego. Tu jakieś takie przejścia, tutaj nie wiem, co w ogóle w tym miejscu jest za bardzo, ja tu zniszczę i się w ogóle... Co tu, Abera? Drewno. Co? To jest zwykłe drewno i świerkowy przycisk. Tak wygląda przycisk. Aha, to się tego w tym momencie nie spodziewałem. Tu w ogóle jest chyba sąd? Czy nie? To był ten, nie, to miasta. Ratusz. Ratusz miasta, właśnie. W tym miejscu jest ratusz. Tu mamy w ogóle... O, kupsztal! Ej, trzeba zobaczyć, jak będzie wyglądać normalnie od ten przodu kupsztal. Ten kupsztal jest mega sztosem, no. Ej, on w ogóle bez Lego wygląda mega koksowo. A zobaczymy z tym... Jaki to jest koksowo normalnie kupsztal! Ej, serio, zobaczcie, uśmiechnięty kupsztal jako Lego. To mi się naprawdę, ludziska, mega po prostu podoba. Ten kupsztal jest po prostu przeturbo wielkim kupsztalem. Tu mamy w ogóle policję taką, Lego policję i ona też powiem. Jest taka seria Lego policja. Są normalnie, że jest radiowóz z Lego i tak dalej. To powiem wam, naprawdę ta policja spoko wygląda, a tutaj dzwony, tu ja za bardzo nawet nie wiem, co to jest. Galeria handlowa. A, ta galeria! To poczekaj, jeszcze wejdziemy do środka i zobaczymy, jakie tu jest. To jest w ogóle chyba schodki, ale one tak fajne są, takie czerwone, zupełnie schody, inne. No. Tutaj mamy w ogóle jakieś wejście do jakiegoś sklepu z dywanami, bo tak mi się wydaje, że są to dywany. Dywanami! No dywany! Tutaj są dywany na ziemi, o to mi chodzi, o, tutaj. Okej, myślałem, że sklep po prostu sprzedaje dywany. A nie, no jak ty zwariowałeś, to w ogóle też jest ta czerwona dzieło wykonane przez Maciocharo. Kanogarin. Co? O co tu chodzi? O, Maciuch, wielki artysta. Aha, że tak po francusku napisane, o to chodzi. Bardziej chyba miało być, że po włosku, ale niech będzie. No dobra, może być też po francusku czy po włosku. Tu w ogóle nie da się przejść, bo tu chyba są... co tu jest? A, to jest furtka. A, to jest furtka! Ja nawet nie wiedziałem, że to jest furtka, bo serio, to wygląda. Patrz, ty w ogóle na Wille Elviso. Ty masz, Abera, w ogóle fory, bo ty wiesz, co tu się znajduje, co nie? A my trochę tak, na serwerze... Tak, bo ja tu pół życia przegrałem. No, a ja trochę na serwerze nie byłem, więc uwaga, śliska podłoga. To może Abera pójdź pierwszy, bo jak jest śliska podłoga, to może być przypał, bo się jeszcze wywrócę. Albo możemy tutaj po kwiatkach iść i po jakimś, nie wiem, tu jest normalnie... Bole, jaka ta willa jest wielka, w ogóle ta willa jest chyba 2 razy większa niż całe Bobowice, tak mi się wydaje. To jest duża, jest serio duża. Dosłownie jest mega wielka! Ona w ogóle w środku jest coś zrobiona, czy nie? Czy tylko z zewnątrz? Nie no, ona jest cała zrobiona. Też jest cała zrobiona! Jeszcze może powiesz mi, że za tą willą jest jakiś jacht, albo coś. Nie. Nie, no to dobra, to chodzisz, no. Jest nieważne, co tam jest. Co tam jest? Ja tam biegnę jak najszybciej nie, za tą nie możesz, willę. Nie możesz, to jest sekret. Jak to wygląda? W ogóle to wygląda jak jakiś pałac wersalski, albo nie wiem. Dosłownie tak to wygląda, no. Serio, tu jest tak biało, normalnie żółto, zielono. To wygląda na... Tu jest w ogóle... Tu też wygląda mega koksowa. To są te świeczki w ogóle postawione. Ej, to naprawdę wygląda jak jakiś normalnie ołtarzyk albo coś takiego. Tu w ogóle możemy przejść i wiesz co, Abera, ja pójdę za willę i zobaczę, co tutaj się znajduje. I co tu jest, Abera, takiego? Ale musiałbyś poznać historię. I tu są ale jakieś, my nie wiem, ocean albo robiliśmy coś? Tutaj ocean na 10 milionów bloków, a w co? Tym miejscu były góry. I jak to góry? Jak to jest ocean, Abera? Ja wiem i my to robiliśmy przez 4 miesiące, ale ja ci bardzo...
bardzo chętnie to pokażę na innym odcinku, bo to jest bardzo zabawne. Serio? Bio, ty do tej pory nie wiedziałeś, ale w tym miejscu były normalnie góry. A Bera, wiesz co ci powiem? Tu chyba coś majaczysz, bo tu jest normalnie woda. Tu jest płasko i tu jest tyle wody, że tu niemożliwe, żeby ale jakieś 800 góry. Kratek długości Nie, 700 szerokości. Ty jest chyba zwariował, tyle ci powiem. Wiesz co, Bera, bo ty już majaczysz, to ja sobie może pójdę, bo... To pozdro, Bera. I słuchajcie, ludziska, ten Minecraft Lego wygląda po prostu niesamowicie. Ta Bera mi mówiła o jakichś, nie wiem, oceanach i dziwnych rzeczy. Nie kumam za bardzo, o co chodzi, ale wydaje mi się, że Amberze coś się naprawdę chyba z główką popsuło. Serio!